pierwsze motocykle, które opuściły halę produkcyjną wytwórni sprzętu komunikacyjnego, nie różniły się od motocykli WFM typu M06, które w tym samym czasie wytwarzane były w stołecznych zakładach. Wyposażono je w silniki o pojemności 125 cm sześciennych i produkowano seriami. W 1954 roku pierwsza seria liczyła 20 sztuk motocykli. W 1955 roku było to już 100 sztuk. Kolejne serie liczyły nawet 200 sztuk miesięcznie. Silnik pierwszego motocykla wyprodukowanego w WSK Świdnik posiadał moc 3,5 konia mechanicznego, co pozwalało osiągnąć prędkość w granicach 60 km na godzinę. Zawieszenie pozbawione było hydraulicznego tłumienia. Piasty 19-calowych kół tłoczone były z blachy. Niewielki był także bęben hamulcowy, co powodowało niską skuteczność hamowania. Motocykl nie posiadał akumulatora. W 1956 roku zmodernizowano instalację elektryczną i zamontowano akumulator, dzięki czemu motocykl otrzymał lepsze oświetlenie, sygnał dźwiękowy oraz światła stop. W latach 1954-1958 wyprodukowano 208 276 sztuk motocykla typu M06.